To jest, słuchajcie, dosyć ciekawe. Pierwszy raz w sumie to widzę, już nie widziałem. Ale mamy, jak to śnieży, szlak niedźwiedzi na naszym szlaku. Taka ciekawostka, nie? I went from side to side to tell my trouble come alive. Can't wait the sun is shining, leave the sails and follow my own tide, yeah. And there's a screaming in there that telling me to leave for a while. So for the first time I trust in right on, I'm gonna ride my own line on. I wanna escape and restart all. Jesteśmy w Sobótce. Mam nadzieję, że do rady. To chyba każdy zna. Jesteśmy tutaj. Chcemy przejść tędy. I tutaj. Pójdziemy już troszkę tą ścieżką. Nie chciałbym tędy wrócić. Ale muszę do Sobótki. Chciałem zrobić trochę strowo. Fajnie, fajnie. No, a tutaj jeden z lepszych szlaków, żółty. Bardzo polecamy, jeżeli chodzi o to. Zielony jest taki bardziej dla dydaktycznych szkół. Żółty dosyć stromy, fajny. Oprócz tego jeszcze jest czarny. Czarny pójdziemy też później. Słuchajcie, dochodzimy do pierwszego punktu. Wieżyca, z tego co pamiętam, 415 metrów. Jak się nie mylę. Mamy tu taką wieżyczkę. Zaraz wam pokażę. Taki mały punkt widokowy. Śnieży. Bardzo spoko. 718 metrów chyba zaliczonych. Ten kawałek do przejścia, jeżeli chodzi o Wrocławia, to jest dosyć sporo tego. Ale pogoda jest, jest gorąco, słuchajcie, bardzo. Szczycie tutaj w ogóle, nie? Dobrze, że wiatrek jakiś wieje, to... A ja mała przerwa, słuchajcie. I co? I wracamy na dół. Co chodzi z tymi szlakami, znakami. Jeżeli jest pionowo, poziomo, przepraszam, to znaczy, że tym szlakiem idziemy i on idzie prosto. Jeżeli jest jakiś skręcony, tak jak tutaj, to znaczy on będzie odbijać akurat w tym wypadku w lewo. Także my idziemy teraz żółtym szlakiem do czarnego, idziemy prosto, także patrzymy na ten, gdzieś kierować prosto. Niby fajnie, fajnie. Z jednej strony tak, od Sobótki wejście jest dosyć fajnie oznaczone i
tu już schodzę, tak? Teraz jestem na czarnym szlaku, całe szczęście, ale bardziej denerwująca sprawa jest to, że jak od strony Sobótki się wchodzi, jest jeszcze okej, oznaczenie może dlatego, że jest stromo. Ale z drugiej strony, jak chodzimy od drugiej strony, no to powiem wam, że jeżeli ktoś nie ma telefonu, to jest to, że jak idziesz sobie i jesteś na rozstaju dróg, tak? To nie ma znaczeń. I osoba, która nie ma mapy ani nic, wie, że na przykład idzie żółtą trasą czy coś, no to na rozstaju dróg po prostu ma wielki, wielki problem i może się strasznie zdziwić, bo nie ma oznaczeń na drzewach i to jest spory problem, jeżeli chodzi o to. Teraz też szedłem traktem przed chwilą. No i szczerze mówiąc, tak trochę na czuja szedłem, bo wiedziałem, że dojdę w którym momencie do czarnego szlaku, ale byłem tak na 60% pewny i no jest wielki problem z tymi oznaczeniami, jeżeli chodzi o ślęże. Góry są super, jeżeli chodzi o to, jakieś myśli cię przytłaczają czy coś, to człowiek zapomina o nich tutaj. Skupię się na jakimś tym, jest wysiłek, jest fajnie, całkiem sprawnie poszło, fajnie. Może częściej, nie? Bardzo polecam się za fajne miejsce, jeżeli sobie wyskoczyć, tak. Ale warte zobaczenia, przynajmniej w piękny, ładny dzień. No to zapraszam później.